Czy wystrój wnętrza może być przystawką? Wiesz co, może być. Tu mamy przykład takiego wnętrza, które fascynuje. Po pierwsze, widać, że to wnętrze jest zrobione jak dania, które tutaj się serwuje. To znaczy chociażby surowce, miękka tkanina, śliska tkanina. Użyte odpowiednio drewno, ale mam z tyłu drewno impregnowane. To wszystko jest bardzo, bardzo sensoryczne. Ktoś, kto tu wchodzi, dostaje takie doświadczenie, że może się bawić w ramach tego jedzenia różnymi smakami. Te smaki w języku plastycznym to są następujące środki. Chociażby elementy ażurowe, które jak algi przenikają. Wspaniałe lampy, jak patrzę tutaj do góry. Kolor, wszystko jest ułożone i skomponowane. Ktoś, kto myślał o tym wnętrzu, pomyślał je jak danie, żeby było smaczne, różnorodne, żeby pobawić się takim pastiżem smaków słodko-kwaśnych. Te smaki słodko-kwaśne przekształcone na język czysto plastyczny, który to wszystkim odpowiada, bo tak jak i słychać, są wśród nas i dzieci. Widać od razu w kolorze, w elementach dodatkowych, takiej multiplikacji rytmu, który mamy, w przepięknych lampach, które dają ciepłe światło, ale też w takich dzwonach, które są tutaj rzeźbiarsko przepięknie ułożone z kolorem w środku. To powoduje, że ktoś, kto to robił, miał fantazję. Wchodząc w to miejsce, ulegamy maksymalnie zmysłom. I to jest to coś, co na długo pozostanie w połączeniu z jedzeniem, jakie tutaj się serwuje. Wcale nie z przymrużeniem oka. Zastanawiam się nad tym, czy apetyczne wnętrze może skłonić do jedzenia nawet największych niejadków. Jasne, że może skłonić, dlatego że umysł jakby filtruje wszystko przez to, co widzi. Czyli najpierw widzę, patrzę, podoba mi się wnętrze, to przez to filtruje również produkt, który tutaj jest podawany, czyli danie. Jeżeli wnętrze jest przyjemne, a jestem niejadkiem, nie w moim przypadku, ale chętnie zaczynam wtedy to konsumować, tak? Czyli to powoduje, że my jednak, to są właśnie pułapki umysłu, które powodują, że obraz zmienia mi percepcję również smaku, chęci i potrzeb. Takie wnętrze jak tutaj, tej restauracji, powoduje to, że ja mam potrzebę skosztowania wielu smaków. Ja tu widzę różnorodność i widzę bardzo mocną spójność, wręcz synergię na podstawie aranżacji wnętrza właśnie z tym, co jest podawane na talerzach, łącznie z przystawkami. Czy zmanipulowani poniekąd tą aranżacją, synergią, wydamy więcej w takim miejscu jak to? Czy zjemy więcej, albo czy zjemy to, czego zanim tu przyszliśmy wcale zjeść nie chcieliśmy? Pytanie, jakie jest podejście do biznesu? Ja myślę, że przede wszystkim więcej zamówimy. Czy zjemy więcej, tego nie wiemy, ale paragon będzie, bo już dokonaliśmy zamówienia. Natomiast myślę, że ta rozkosz smaków może się tutaj pojawić i to jest też sposób podawania tych dań. A jak to jest z kolorystyką w tej konkretnej azjatyckiej restauracji? Z mojego punktu widzenia, a ekspertem od kolorów nie jestem, dlatego Cię zaprosiliśmy, dominuje zieleń. Dominują kolory, moim zdaniem, związane z morzem, z owocami morza, z potrawami śródziemnomorskimi. Wiesz co, tak, ta zieleń jest taka lekko chłodna, bo jest trochę nasączona. Jest to połączenie koloru żółtego i niebieskiego, ale jest uzupełniona, bo tylko w tej części jest zielone światło, gdzie indziej mamy ciepłe. Czy tutaj również ktoś się pobawił rodzajem temperatury światła. Nie tylko kontrast struktur i faktur, ale rodzajów światła, które są bardzo ważne ze względu na naszą percepcję, ponieważ dania oświetlone będą nas zachęcały do tego, tak? I połączenie tych dwóch kolorów może będzie chciało nam wywołać to, że te nasze soki trawienne od czasu do czasu się bardziej pobudzą. Kiedy wydawać by się mogło, że otwarcie restauracji to nie jest taka trudna sprawa, że wystarczy zatrudnić ekipę, stworzyć dobre menu, to jednak okazuje się, że wnętrze jest bardzo ważne. I zastanawiam się, czy nie jest ważniejsze od kuchni, od kucharza, od szefa kuchni. Bo czy dobre jedzenie będzie smakowało w kiepskim wnętrzu tak samo dobrze, jak smakuje w tym? Na pewno nie będzie smakowało. Na nas, jako na ludzi, z tego co nie dajemy sprawę, działają przede wszystkim takie elementy jak to jest nasz komfort fizjologiczny. Czyli temperatura, która musi być optymalna. Jedzenie nie będzie nam smakowało, kiedy będzie zbyt gorąco lub zbyt zimno w pomieszczeniu, tak? Gdybyśmy kogoś stawili z tym pysznym jedzeniem w zimne, chłodne pomieszczenie, nie byłoby tak smaczne jak w tym pomieszczeniu. Czyli na to działa fizjologia, czyli temperatura. Do tego bodźce wizualne,
muzyka, która też gdzieś tam rozbrzmiewa, a czasami stukot talerzy, które słychać, które jest taką muzyką kuchni, to znaczy, że na niej się coś dzieje. I to jest też coś, co mi tu interesuje, to jest taka trochę prawda o tej kuchni. I w takim otoczeniu to jedzenie inaczej smakuje. Dlaczego? Dlatego, że ma więcej bodźców potwierdzających wiarygodność, zgadza się mój obraz, który widzę, z tym, co słyszę i z tym, co smakuje na talerzu. Znaczy, zmysły można tak oszukać, że hipotetycznie osoba, która nie lubi kalafiora, przychodzi do takiego miejsca, widzi tę synergię, tę aranżację, dostaje kalafior na talerzu i myśli sobie, cholera, jednak lubię. Tego nie wiem, zastanawiam się, jak bardzo kalafior byłby wyrazisty. Myślę, że to jest nie do końca. Tu już bym w to tak nie szedł, tak? Bardziej to są rzeczy, które gdzieś będziemy ulegali emocjom, że spróbujemy rzeczy. Myślę, że do tych, do których jesteśmy negatywnie nastawieni, czy inaczej sklasyfikowane mamy to w głowie, wiesz, jako rzecz negatywną, to absolutnie wtedy może to nie pójść. Ja bym szedł raczej w rzeczy, że rozwijajmy kogoś, niż przekonujmy go do tego, co ma zarejestrowane w swoich żółtych folderach w głowie, jako coś, czego nie lubi. Spróbujmy przenieść się do samochodu. Czy tego typu jedzenie, jakie serwowane jest w tej wykwintnej restauracji, smakowałoby tak dobrze w wersji McDrive'owej? Drive-thru, jak to mówią Amerykanie. Gdybyśmy objechali wokół ten budynek, nie wchodząc do środka, zamówili dokładnie to samo, co przed chwilą wylądowało na naszych stołach, czy według Ciebie to jedzenie smakowałoby tak samo? Nie, zdecydowanie nie, bo mamy inne percepcje. Jem w otoczeniu samochodu, tak? Teraz jest pytanie z samochodem, wiesz, jest o tyle ciekawe, czy ten samochód się porusza, czy stoi? I czy to jest Mercedes, czy to jest Ford? Tak, ale to jest też również zaburzenie związane z tym, z ruchem, bo jeżeli jadę samochodem i na przykład nie patrzę na drogę, to umysł zazwyczaj, bym powiedział, troszeczkę nas nie wie, co się dzieje, ponieważ obraz nie zgadza się z tym, jak błędnik funkcjonuje. I to już wpływa na zaburzenie. Więc akurat przykład z samochodem jest o tyle dobry, że to będzie totalnie co innego i będzie jeszcze inna sytuacja w samochodzie, w którym stoi i jemy, a w którym oczywiście jako pasażer jedziemy i coś konsumujemy. Natomiast na pewno nie będzie to tak smakowało, jak w tym konkretnym wnętrzu. Wyjdźmy z garażu, wróćmy do restauracji. Czy kuchnia azjatycka smakuje dobrze tylko w azjatyckim anturażu, w azjatyckiej aranżacji? Wyobraźmy sobie, że na przykład to samo jedzenie byśmy sobie przeszli i zrobili takie lata 60. w Ameryce, wiesz, turkus, taki pink, do tego dołożony miętowy kolor, wszystko jest plastikowe, jakaś fajna budka stoi z melodiami, nie wiem, Elvisa Presleya i mielibyśmy w tym jeść. Nie smakowałoby to, bo mam dysharmonię bodźców, czyli wnętrze wywołuje zupełnie inne skojarzenia, ja mam inne smaki i mi się to nie zgadza. Czyli żebyśmy tak odmiennie poszli, więc w takim wnętrzu by to na pewno nie smakowało. Czyli te wnętrza, które biznesowo uzyskują synergię zmysłów dla użytkowników czy dla klientów, biznesowo przynoszą lepsze korzyści. Dwa, nie tylko właścicielowi, ale przede wszystkim klientom, którzy chętnie przychodzą w takie miejsca, bo wtedy czują tą prawdę. I na koniec, gdybyśmy chcieli być złośliwi, co należałoby tu spieprzyć, mam na myśli aranżację, żeby to jedzenie nie smakowało tak dobrze, jak smakuje? Wiesz co, wprowadzić tutaj elementy sztuczności, postrzegane stereotypowo, czyli wszystkie rzeczy właśnie plastikowe, błyszczące, nie tak fajnie spatynowane, nie tego typu z przecierkami, czyli wszystko, co jest odmiennością stylu tej restauracji.